Absolutorium w Akademii Nauk Stosowanych. Uczelnia po raz pierwszy wypuszcza ze swoich szeregów magistrów studiów jednolitych na kierunku fizjoterapia. Tradycyjnie na rynek lecznictwa z dyplomami zdobytymi w jej murach trafiają także pielęgniarki i pielęgniarze. Większość za chwilę będzie pracować w niezwykle ważnym miejscu, bo takim jest służba zdrowia, do pracy w której wybrane kierunki z całą pewnością ich dobrze przygotowały. Cieszymy się, że kolejna grupa studentów opuszcza nasze mury, no i będzie tworzyła network dla nas, będzie swoją pracą i swoimi poglądami mówiła o naszej szkole. Zawsze wspomnienia. No, wszyscy, którzy przechodzili absolutorium, wiedzą, jakie to jest wspaniałe przeżycie. Wzruszenie dla rodziny. No, jest to koniec etapu najczęściej dla wielu uczenia się. Chociaż tutaj pielęgniarki mają możliwość w tym roku przejścia na studia magisterskie, no więc prawdopodobnie nie stracą z nami przez najbliższe 2 lata. No ja uważam, że jest bardzo ważny i jak najbardziej powinniśmy jeszcze więcej kształcić i młodzież powinna chętniej do nas przychodzić z tym, że no sam fakt, że głównie kobiety studiują na naszym kierunku, świadczy o tym, że to jest ciężka praca, pielęgniarki, może same studia nie są ciężkie, ale bycie pielęgniarką to poświęcenie, nie? To nie tylko empatia, nie tylko emocje, ale i poświęcenie i dużo, dużo pracy. Absolwenci z uczelni wychodzą z bagażem różnych doświadczeń. Na pewno gdzieś tam nauczyliśmy się pracy z pacjentem, podejścia do pacjenta. Mieliśmy dużo zajęć praktycznych, także troszeczkę nam to ułatwiło. I na pewno ciekawym wspomnieniem dla nas będzie gdzieś tam studiowanie w czasach COVID-u, bo mimo wszystko gdzieś tam to było ciekawe, niespotykane i musieliśmy też sobie poradzić z takimi problemami, jakie nas gdzieś tam spotkały po drodze. Trudny zawód sobie wybraliście, idziecie teraz do pracy po prostu, do trudnej pracy. No tak mówią, zobaczymy. Oby było jednak lżej niż nas straszyli przez 5 lat. Mam wrażenie, że ten czas minął błyskawicznie. Niedawno zaczynaliśmy pierwszy rok, jak wspominał kolega, w czasach COVID-u. Więc to było też ciekawe doświadczenie, wszystkie zajęcia zdalne i jak tutaj nauczyć się zawodu, który jest no, typowo zawodem praktycznym. Jednak już w drugim roku kładli nam nacisk na zajęcia praktyczne, dużo się nauczyliśmy, dopuszczali nas do wielu procedur, dzięki którym zdobyliśmy to doświadczenie. Ta szkoła uczy na pewno pokory. Jesteśmy w innym miejscu niż na miejscu pacjenta, ale jeśli się wczujemy w jego rolę, no to czujemy taką pokorę. Nauczyliśmy się wspierać drugiego człowieka. Nie ma obaw, żeby pójść do pracy, do pacjenta, by służyć? Obawy zawsze są, ale myślę, że one po czasie się rozwieją. Jesteśmy przygotowani do pracy, a na pewno w pracy jeszcze wiele się nauczymy, także jestem o to spokojna. Ja jako dyrektor Instytutu jestem przekonana, że jesteście gotowi rozpocząć swoją drogę zawodową. Doskonale zdajemy sobie sprawę, tak jak też pan profesor wspomniał przede mną, że to dopiero początek. Przed wami trochę stresu, jesteście przed swoimi obronami. Państwo z kierunku pielęgniarstwo przed ogromnym egzaminem zawodowym, abyście w pełni mogli mieć zawód pielęgniarki. Ale chciałabym z tego miejsca również podziękować za wasze zaangażowanie. Byliście studentami, którzy angażowali się w życie studenckie, uczestniczyliście w kołach studenckich, w różnych aktywnościach, jeżeli chodzi o uczenie, w kampaniach promujących zdrowie. Muszę wam powiedzieć, że jestem przekonana, że po zakończeniu dzisiejszej uroczystości sami dojdziecie do wniosku, że skończyliście naprawdę dobry instytut, dobrą uczelnię i jesteście naprawdę dobrymi studentami. Absolutorium zostało udzielone 44 studentkom oraz studentom. 22 osoby studiowały na 3-letnim licencjackim kierunku pielęgniarstwa, a 22 pozostałe na 5-letnim kierunku fizjoterapia. Życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej lub podczas dalszych studiów.